Pan Kamil pyta, jakie jest stanowisko Domu Wszystkich Polska w kwestii nauczania religii w szkołach? My uważamy, że religia jest sprawą osobistą każdego człowieka, że ona nie jest sprawą publiczną, że tak jak stanowi artykuł 25 Konstytucji Rzeczypospolitej, nie powinno w żadnym przypadku bezpośrednio czy pośrednio naciskać się na naukę tej czy innej religii, a mamy dzisiaj niestety sytuacje polegające na tym, że dzieci, które nie chcą chodzić, czy rodzice postanowili, że nie będą chodzić na religię, są trochę wykluczane ze społeczności uczniowskiej. One to bardzo ciężko przeżywają. Lekcje religii nie są organizowane na początku bądź na końcu lekcji każdego dnia. Dlatego też my postulujemy, żeby zmienić system. Wiemy doskonale, że dzisiaj realnie wyłączenie lekcji religii ze szkół jest niemożliwe, bo mamy taki układ polityczny. Natomiast my postulujemy, żeby doprowadzić do tego, że każdy rodzic powinien pozytywnie deklarować uczestnictwo dziecka w lekcjach religii bądź w lekcjach etyki, a nie tak jak jest dzisiaj, przyjmuje się, że tylko jest negatywne zadeklarowanie. To stwarza wielkie trudności, wiele dzieci jest zmuszanych niejako do lekcji religii. Natomiast oczywiście w konsekwencji my nie uważamy, żeby lekcje religii były konieczne w szkołach. Ja sam, drodzy Państwo, chodziłem na religię przy kościele świętego Zygmunta w Warszawie i nawet muszę Wam powiedzieć, że mam maturę z religii, jakoś można było to wtedy zorganizować.